drodzy Państwo, bardziej dojrzała publiczność kojarzy ten utwór, budzący wiele emocji. Film opowiadający o majorze Kubal. Ja, drodzy Państwo, uciekam. A tylko po to, żeby Państwu odsłonić najpiękniejszy obraz dzisiejszego pokazu. Konia od tyłu, a to lekcja potrzebna, gdyż za chwileczkę będzie można dojść do koni, zrobić sobie wspólną fotografię, zobaczyć, pogłaskać. Drodzy Państwo, koń naprawdę jest teraz rzadkim zwierzęciem w gospodarstwie domowym. Druga lekcja, jaką chciałbym Państwu przekazać, dotyczy słowa. Miałem dwa razy chyba. I ustałem się tam.
sztuczny dym. Katanoże. Precyzyjne pchnięcia i cięcia służą do obrony i ataku. Posługiwanie się nożem w walce obronnej, tłucz obrony głowy rękami przed napastnikiem uzbrojonym w nóż. Szczególnie w sytuacjach zastraszania i szantażu. Naucza obrony za pomocą noża przed innymi groźnymi narzędziami. Uczą się precyzyjnych uderzeń, pięć, jak również celnego rzucania sobelką do celu. Jest to nierozłączny element wyszkolenia pojedynczego żołnierza w 7 batalionie kawalerii powietrznej. Przygotowań do misji stabilizacyjnych, w których żołnierze batalionu licznie uczestniczyli. Są częścią programu szkolenia żołnierzy kawalerii powietrznej. Podstawy te połączone w całość podczas skierowania drużyn, plutonów oraz szwadronów sprawia, że 7 batalion kawalerii powietrznej jest jedną z najlepiej wyszkolonych jednostek w Polsce. Dziękujemy bardzo. Koniec. Thank you.